Brzuszczyńska, zwana również jako Way of Blond. Witaj. Cześć, witam wszystkich. Karolina, jak twoje wrażenia po pojedynku z Martą? Ponieważ no, wasze starcie było dzisiaj naprawdę mocne i jak mówią wszyscy, wyrównane. No ja mam niedosyt, jakby szybko mi przeleciały te trzy rundy, gdzieś tam nie pamiętam do końca jak ten pojedynek wyglądał, bo dużo się działo w tym pojedynku. Mam niedosyt, żałuję, że gdzieś tam w trzeciej rundzie nie pokazałam więcej, żeby nie zostawić wątpliwości, ale no nie udało się niestety. Marty dawno nie widzieliśmy walczącej i też no chyba nie wiedziałaś, czego możesz się po niej spodziewać. Powiedz, czym zaskoczyła ciebie najbardziej? Myślę, że swoją stójką, bo myślałam, że raczej będzie stójki unikać ze mną, bo tak do tej pory wszystkie przeciwniczki robiły, a Marta poszła na konfrontację w stójce i to mnie zaskoczyło. A powiedz, czy ty słyszałaś swoje narażniki, to do ciebie mówi trener? Tak, coś słyszałam, ale w trzeciej rundzie już totalnie byłam w swoim świecie i skupiałam się jakby na tym, co się dzieje w oktagonie, ale przez pierwsze dwie rundy słyszałam, tak. Mówisz, że masz niedosyt. Czy jesteś w stanie już stwierdzić, nie oglądając jeszcze swojej walki, bo założę się, że jeszcze nie analizowałaś, co mogłabyś poprawić, co poszło nie tak? Na pewno poszło nie tak, że nie dałam z siebie w ostatniej rundzie 100%, bo mogłam to wykorzystać, tą ostatnią rundę. Ale czułaś, że miałaś siłę na to? Miałam siłę. Mi się wydawało, że ja ostrożnie muszę teraz uważać, żeby nie dać Marcie nabić punktów, bo myślałam, że ja mam przewagę. Tak sobie gdzieś tam w głowie wyliczyłam, a okazało się, że to jednak Marta miała przewagę i ja powinnam w tej rundzie dać siebie 100%, a tego nie zrobiłam. Do tej pory miałaś w MMA rekord 3-0, prawda? Teraz on się zmienił. Powiedz, czy będziesz chciała rewanżu z Martą? Czy ona w ogóle myślisz, że będzie chciała ten rewanż dać tobie? No mam nadzieję, że tak. Ja bym chciała, bo to była wyrównana walka i ja nie zdążyłam wszystkiego pokazać, jakby czuję niedosyt, więc fajnie by było jeszcze raz się zmierzyć i spróbować jeszcze raz podjąć tą walkę o pas. Powiedz, czy masz jeszcze jakąś w głowie rywalkę, z którą byś chciała się zmierzyć? Chyba na razie nie. No, jakoś na razie nie myślałam o tym. Gdzieś skupiałam się na tej walce o pas i to było moim głównym celem. Bo jak wiemy, Marta ma też niedokończoną, znaczy walkę przegraną z Lil Masti. Czy ty byś nie chciała też na przykład z Lil Masti zawalczyć? No, ja już kiedyś rzucałam Lil Masti wyzwanie, ale Lil Masti stwierdziła, że ja mam dla niej za małe zasięgi, więc nie wiem, zobaczymy, czy przyjmie moje wyzwanie. Myślę, że prędzej dojdzie do rewanżu teraz Linkiewicz-Lil Masti. Jakby trzymam kciuki, żeby to się udało. A jeśli dojdzie do takiego rewanżu, to chętnie się z Lil Masti zmierzę, jeśli podejmie się moich zasięgów. No właśnie, jeżeli chodzi o akurat walkę z swoim udziałem kobiet, to no nie jest ona na niskim poziomie, jeżeli chodzi o free fight, tylko właśnie na dość wysokim, tym bardziej, że zarówno ty, jak i Aniela macie spory bagaż doświadczeń już przed rozpoczęciem się całej gali fejmu i nie uważasz, że to też nie powinno być nie tylko zasięgowo, ale też właśnie umiejętnościowo rozgrywane? No ja tak uważam i tak podchodzę też sportowo do takich pojedynków. Marta też do tego podeszła sportowo, gdzieś tam nie czułam, żeby między nami było... Zła krew jakaś. Tak, zła krew i też wiesz, no nie, dla Marty na przykład, jak jej przyszłam do federacji, gdzieś tam się mnie pytali, czy chciałabym się bić z Martą, to Marta od razu powiedziała, że spoko, możemy się bić kiedyś, jakby nie ma problemu, wiesz, ja przyszłam do federacji nie mając za dużych zasięgów, to Marcie nie przeszkadzało, a kiedy gdzieś tam rzucałam wyzwanie Lil Masti, nie pamiętam już o co chodziło, ale gdzieś tam w jakimś wywiadzie, no to Lil Masti nagrała gdzieś tam materiał z Wardęgą, że no ja dla niej zasięgowo to nie za bardzo, więc no widać ewidentnie podejście jakby. Widziałaś, jak Marta wcześniej zachowywała się na konferencjach. Nie obawiałaś się tego, że ciebie spotka to samo? Chodzi ci o poprzednie konferencje? Tak. Wiesz co, ja może jestem spokojna, ale ja mam dobrą gadkę, więc nie bałam się. Spokojna? No, tak na co dzień raczej tak, ale mam też dobrą gadkę, więc nie bałam się jakby tego, co będzie do mnie mówiła Marta. Jeżeli byłaby jakaś konfrontacja, to na pewno w gierki słowne też jestem dobra, ale nie było konfrontacji, nie było złej krwi między nami. Ja też nie planowałam gdzieś tam Marty ani obrażać, ani wyzywać. Fajnie, zrobiliśmy fajny show w oktagonie i przecież to było najważniejsze, widzowie chyba też byli zadowoleni. To prawda, no naprawdę, no wasza walka super się oglądała, szczególnie, że parę poprzednich walk trwało bardzo krótko, zdecydowanie za krótko, tym bardziej, że no widzisz, że teraz gala się właśnie kończy. Powiedz, czy oglądałaś jakieś walki przed swoim starciem albo byłaś ciekawa kogoś tutaj, kto jeszcze walczy?
Tak, bardzo byłam ciekawa walki Popka. Udało mi się obejrzeć, też krótko trwała. I oglądałam wcześniejsze walki. I chciałam powiedzieć właśnie, że cieszę się, że tak jest teraz w Federacji Fame MMA, bo to już kolejna walka, gdzie kobiety pokazują, że mają wielkie cojones i po prostu ich walki wyglądają czasem lepiej od tych walk facetów, gdzie zazwyczaj kobiety w sportach walki były niedoceniane i twierdzono, że robią najmniejsze show. Tak myślę, że my tutaj teraz jako babeczki robimy największe show i fajnie się to ogląda. No właśnie, wasz pojedynek z Martą już jest naprawdę na poziomie, ale dzisiaj został ogłoszony pojedynek Moniki Kociołek, która no będzie debiutantką, jeżeli chodzi... Nie widziałaś? Nie, nie widziałam. A z kim będzie się biła? Z Agatą, wow, fajnie, która walczyła niedawno z Lexi. Mhm. Co ty o tym myślisz? Bo, ponieważ coraz więcej babeczek właśnie chce walczyć w MMA, co jest bardzo ciekawe. No wiesz, no parę jeszcze gal temu to było takie no niespotykane, bardziej faceci, a teraz jednak no wkręcają się w to babki. Czy to jest aż tak uzależniające? No super, ja się cieszę, że się wkręcają, jakby im więcej nas, tym lepiej. No też. A nie boisz się, że twoja dziewczyna zaraz też będzie tutaj chciała? No ona też już się wychyla, żeby chciała. Ja nie wiem, czy zniosę taki stres, ale jeśli się zdecyduje, no to nie mam wyjścia, bo ona przeżywa to często, więc przyjdzie na mnie kolej. Fajnie, jestem ciekawa zestawienia dziewczyn bardzo. Wiem, że Monika gdzieś tam też, widziałam gdzieś tam jej treningi i fajnie to wyglądało, więc to może być ciekawy pojedynek. Słuchaj, bo z tego co ja kojarzę, to ty się pojawiłaś w mediach tak na większą skalę w momencie, gdy trafiłaś do jednego z odcinka Top Model, tak? Tak, tak. Znaczy to bardziej moja narzeczona gdzieś tam trafiła w media. Ona się dostała, tak? A ty byłaś z nią na castingu, tak, chyba. Tak, ja byłam z nią na castingu, ona się dostała do domu Top Model, no i gdzieś tam tak się zaczęła nasza kariera w internecie. No i potem dostałam propozycję walki w tej federacji i tak gdzieś tam się to nam pokręciło fajnie. Z perspektywy czasu, patrząc na to, co prezentujesz w internecie i jaką rolę pełnisz, chciałabyś zostać dłużej i być tym influencerem na większą skalę, czy jednak to tobie nie odpowiada? Wiesz, no jakby chciałabym mieć większe zasięgi, to jakby myślę, że każdy do tego dąży, ale nie za wszelką cenę. Ja nie chciałabym na pewno nigdy w życiu sprzedać siebie i swojej duszy dla zasięgów i raczej staram się robić wszystko zgodnie ze sobą i też być osobą wiarygodną w internecie. A jakie szalone rzeczy masz w głowie, że nic zgodnego z tobą? Wiesz co, nie, no ludzie robią różne rzeczy w internecie. Naprawdę. Ale nie masz nic konkretnego na myśli, bo myślałam, że masz coś w głowie ułożone, że ktoś coś zrobił nie, i ty... Nie, nie, po prostu czasem, wiesz, ludzie robią dla zasięgu wszystko, tak? Są takie osoby w Polsce i to jest coś, czego ja na pewno nie zrobię, jeżeli to nie będzie zgodne ze mną. Nie robię rzeczy niezgodnych ze sobą i tego się trzymam, a zasięgi... Niech sobie tam lecą, jakby im więcej, no to tym lepiej, ale nie jest to jakiś tam u mnie priorytet w życiu. Czy ja dobrze widziałam jakiś czas temu, że ty ze swoją narzeczoną... Chodzicie nam w kadr. Chcecie mieć dziecko? Tak, miałyśmy taki okres, że gdzieś tam instynkt macierzyński mocno nam się odezwał. Gdzieś tam w przyszłości planujemy mieć dziecko, na razie zaspokajamy instynkty. Właśnie się dowiedziałam dzisiaj, że dostanę pieska od mojej narzeczonej na pocieszenie, także podobno jutro jedziemy go odebrać, poszczeniaczka, więc już się nie mogę doczekać. Dziecko gdzieś tam na razie idzie w dalsze plany. Czyli na razie skupiasz się po prostu na rozwoju siebie, swojej kariery i na tym, by wyzwać do walki Lil Masti, czy jednak na ten moment Martę Linkiewicz? Którą wolisz bardziej? Słuchaj, ja obstawiam, że najpierw pewnie one będą się biły, więc ja poczekam i najchętniej potem z jedną i z drugą. W takim razie, kto według ciebie ma większe szanse na wygraną? Bo jak wiemy, ostatnim razem Marta przegrała z Anielą. Tak, ale to było bardzo dawno temu i tak wydaje mi się, że Marta w ogóle nie trenowała niczego jeszcze chyba w swoim życiu. W sensie była na poziomie zero, jak przegrała z Lil Masti, z tego co pamiętam. Ale z tego co ja widzę, to Lil Masti jednak się nie zatrzymuje. No nie zatrzymuje się, jestem bardzo ciekawa tego pojedynku, ale też widzisz, Lil Masti też miała takie walki do tej pory, że one się szybko kończyły i też ciężko ocenić, jakie ma umiejętności, więc to też jest niewiadoma tak naprawdę. U was to jednak wiadomo było od początku, że i ty punktujesz i Marta punktujecie. I to było takie trudne do rozstrzygnięcia, a jeżeli jednak chodzi o Lil Masti, to może być no, zupełnie inaczej. A jakbyś miała obstawić na przykład, wiesz, 10 tysięcy, to na którą z nich? Musiałabym zobaczyć ich przygotowania. Wiem już, jak Marta się bije. Lil Masti ma dobre zapasy, ale dzisiaj widziałam, że Marta też ma obronę przed zapasami. No nie wiem, na ten moment bym postawiła pewnie na Martę, no po dzisiejszym pojedynku.
utkwiła ci w głowie, rozumiem. Gdzieś tam sentyment, wiesz, no. Słuchaj, a z perspektywy patrzenia na przeszłość i Marty, i Anieli, która z nich zrobiła według ciebie większy progres? No Aniela chyba nie musiała za bardzo, no, może musiała robić progres, ale pod kątem sportowym chyba tam nie musiała za bardzo robić progresu, na bieżąco gdzieś tam się rozwijała sportowo. Wiem, że ona kiedyś nawet kulturystykę trenowała, więc... Wiesz co, no jak ja ją kojarzę z sieci parę lat temu, jak jeszcze była seksmasterką, to nie kojarzę, żeby ona była wytrenowana. Może wiesz... Ale kiedyś, zanim była seksmasterką, brała udział w jakichś sportach sylwetkowych. Tak, tak, to wiem, ale wiesz, gdy pojawiła się w sieci, to już nie była tą wysportowaną Lil Masty i nikt o tym nie wiedział. I tak samo Marta też, no, wcześniej nie trenowała i pojawiła się nagle i rozpoczęła treningi, więc myślę, że one, no, mimo tego, że ta miała przerwę, to jednak, no, obydwie wyszły gdzieś tam z tego, wiesz, niżu do no takiej... Tak. Chociaż wydaje mi się, że Marta zaczęła z totalnego poziomu zero, albo nawet na minusie, wiesz, z totalnej patologii gdzieś tam imprez, melanżowania i nie miała do czynienia wcześniej za bardzo w ogóle ze sportem, gdzie Lil Masty jednak miała do czynienia ze sportem. Jakby musiała zrobić kawał roboty, wiesz, sama koordynacja ruchowa, to jest bardzo dużo pracy. W sportach walki to jest jedna jakby z ważniejszych rzeczy, więc pod tym względem oceniam chyba, że Marta zrobiła większy progres. No. Karolina, czy ty czujesz się dzisiaj wygrana, czy jak to widzisz? No ja się czuję wygrana, to był fajny pojedynek, żałuję, że nie udało się zdobyć pasa, myślałam, że będę go teraz miała na ramieniu. Następnym razem może się uda, idę świętować teraz z moją rodziną, także to mnie mega cieszy. Jutro jadę po psa, więc jestem w siódmym niebie, no. No i super. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że jutro pieska otrzymasz i że będziecie się super bawić i że jeszcze długo powalczysz i nie będziecie musiały tego dziecka już zaraz mieć, nie, tylko... Jeszcze nie, jeszcze spokojnie, nie. Spokojnie, tak. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Dzięki.